Bardzo ważna, a na pewno największa inwestycja w historii miasta i w historii opolskich wodociągów. Wartość kontraktu 210 milionów, z czego 63% dofinansowania z Unii Europejskiej. 3 lata ciężkiej pracy, żeby naszą opolską oczyszczalnię przenieść w nową jakość ekologiczną i przede wszystkim, żeby nasza oczyszczalnia ścieków spełniała wszystkie wymogi środowiskowe Unii Europejskiej. Bez zapachów, bez hałasów, całkowicie ekologiczna, samowystarczalnie energetycznie. W tym miejscu powstaje tutaj za nami komora osadu czynnego, w miejsce istniejącej. Istniejąca była zbyt mała, żeby pomieścić ten ładunek, który dopływa do oczyszczalni ścieków. Powstanie zupełnie nowa, znacznie większa, która będzie potrafiła pomieścić cały ładunek, który obecnie dopływa. Tutaj obok mamy osadnik wstępny. Obok tego osadnika powstanie również drugi osadnik, żeby mieć pewność działania oczyszczalni ścieków. Obecnie oczyszczalnia działa tylko w oparciu o jeden osadnik. Prace są przewidziane na kilka lat. Praktycznie powinniśmy je zakończyć w 2022 roku pod koniec, może w grudniu się uda. Będziemy wymieniać praktycznie wszystko, co się tutaj na tym obiekcie znajduje, ale również po drugiej stronie kanału. To jest suszarnia, to są zbiorniki na biogaz, to są komory defosfatacyjne, to są OKF-y, WKF-y, gdzie będziemy produkować nasz biogaz. Za nami znajduje się zbiornik na biogaz, który zasili tą oczyszczalnię w energię elektryczną. Obecnie trwają prace wyburzeniowe. Jest to koniec prac i prawdopodobnie od przyszłego miesiąca zacznie się budowa nowej komory. Nowa komora będzie praktycznie dwukrotnie większa od tej, która obecnie tutaj funkcjonowała. Musieliśmy przystąpić do tego projektu, ponieważ ścieki, które dopływają na oczyszczalnię ścieków, są w znacznie większej ilości i znacznie zmieniła się jakość dopływających ścieków. Obsługujemy nie tylko Opole, ale również gminy ościenne w odbiór ścieków, które dopływają do naszej opolskiej oczyszczalni. Po to robimy inwestycje, aby oczyszczalnia ścieków była bardziej ekonomiczna, bardziej samowystarczalna energetycznie. Dobra rzecz dla mieszkańców, taki plus jest taka, że wszystko robimy po to, żeby nie podnosić cen ścieków i w Opolu, i w gminach ościennych, z których też płyną ścieki do Opola.